Oj, poczekajcie, ktoś dzwoni. Kurwa mać. Hej, cześć, witam was moi mili i nie zwlekając specjalnie zaczynamy kolejny odcinek Tomb Raidera, chyba numer 9. Wznawiam tutaj, gdzie po prostu przerywałem wam na chwilę, takie cięcie zrobiłem, żeby zrobić dwa odcinki, bo już tego było za dużo, bo tutaj zginąłem w tej walce, która teraz nastąpi i spróbujemy to teraz jakoś rozegrać mądrzej, rozsądniej. Tu coś jest na dole. Wiecie, pozabijam ich, a potem się będę zastanawiał. Oni i tak już ze mną tutaj idą. Ten będzie... ale prawie że oberwałem. Nie. Z tym się inaczej trzeba jakoś zabawić. Co mnie tutaj odstrzeliwuje? Starałem się być w ruchu cały czas, ale i tak mnie ten patafion dogania. Okej, jakoś tędy wyjdę na górę, a potem się będę zastanawiał. Na górze może on mnie nie dojedzie tak łatwo. Chociaż on jest dosyć... Okej. Dobra, tutaj mam nadzieję, że on mnie tutaj już... nie pamiętam, czym się robiło te... Kurczę, teraz mi się skończyły naboje, no to nie było fair zagranie. Czy ja to nagrywam, czy nie? Słuchajcie, bo chyba nagrywam. Nie jestem szczerze mówiąc taki pewny, ale mam nadzieję, że nagrywam. Tutaj wiele się będzie działo. Znowu mam taki, no Jezu, tu jest nawet więcej takich patentów. Tutaj jest jakieś zakrętki takie chyba, żeby zamknąć okiennicę. Zakrętki, pokrętła, korby. Ja pierdykam. Zróbmy to drugie, no z drugiej strony. Zobaczymy, co się stanie. Nie mam teraz pewności, czy kolejność jest dobrze zachowana, w sensie, że nie najpierw trzeba było linką tam pierdzielność. Zaraz się okaże. Bo teraz wystrzelimy z łuku. Łuk jest na górze, tak? Dobra, Lara. Zobaczymy, co się stanie, bo mnie to teraz ciekawi. Poszło. Pierdzielne, oto ten dzwon. I co w związku z tym? No... Bywały bardziej spektakularne akcje, prawda? Niż tylko zadzwonienie tego dzwonu. No dobra, nie wiem. Wyjście było zaraz pod nimi. Czy to się może na przykład otwiera, jak ja strzelę w ten dzwon? Zobaczymy jeszcze raz. To nie wiem o co tu chodzi. Nie otwiera się to. Ciekawe, myślałem, że to się zadzwoni w ten wielki dzwon Zygmunta. I że... No ja wiem, gdzie było wyjście czy tam coś, ale co ja mam zrobić, słuchajcie? Jeszcze razem kręcić tymi korbkami? Mogę kręcić jeszcze raz, ale... No zobaczymy na przykład, co się stanie, jak będzie jedna tylko korbka. Może to ma jakieś znaczenie, ale... Nie jestem do tego przekonany zupełnie. A jednak, patrzcie, coś tutaj się dzieje. Jeszcze raz. No, nie rób sen. Ciekawe rzeczy tu się dzieją. Czy ja mam tak z różnych stron w to pouderzać? Teraz to już mija. Poczekajcie. Wydaje mi się, że może tutaj właśnie jakaś kolejność ma znaczenie. Wiatr na pewno musi, bo inaczej tutaj mi chyba sama lina nie wystarczy. Zobaczymy teraz, co będzie. Czekajcie, teraz sobie z tej strony otworzymy. Strzelimy i okej, zobaczmy. Miejmy nadzieję, że...
O kurde. Ajajajajaj, spadaj, spadaj. Kto do mnie strzela do fucka pana? No gdzie oni są? Ja pierdykam. Dlaczego on nie ginie? Ja nie mogę, ale silny był. No, przecież dostają w głowę. Wow. Teraz się wszystko dzieje dosyć szybko. Nie teraz, mała, z tym. I nie pal mi się tutaj, bo zginiesz. Żyję. Ja nie mogę, teraz jest ciężki moment. Dobra. Muszę zbierać te badziewia wszystkie. A gdzie masz się wynosić, jak tutaj nie... Nie no, teraz wszystkie te okiennice trzeba otworzyć, już nie ma co się pierdzielić z tym, tylko... Pierdzielnąć ten dzwon po prostu. Łuk? No łuk, dawaj łuk. A żeby tylko trafiło, bo... trafi. I poszło. Poszły konie po betonie. Nawet nie musiałem zaskakiwać. Dobrze, że się nie nabiłem na jakiś palik. Wow! Co tu się dzieje? Czekajcie, co tu się dzieje, bo... a ja, że tak powiem, ja już nic nie muszę. Ja już jestem wolny. Szybko zginąłem. Bardzo szybko się to wszystko wydarzyło teraz. Trzeba spierdzielać, a nie zastanawiać się. Ale wyścig z czasem piękny. Hoppa. Nie, prawdopodobnie wykonany. No lecz. Wow. No nie wiem, czy kierunki mi się nie pomyliły, ale... A, wszystko jak zwykle na krawędzi. Oj, teraz to się trochę potłukłem. Aha, poszło, dobra. Sakramensko te loadingi... No, sakramensko przerywają te loadingi, nie wiem. Chyba, że to nie są loadingi, tylko po prostu... Nie wiem, może mi tak chrupie ta gra momentami. Tak, już nie wiem. Mówiłem wam w poprzednich filmikach, że właśnie od czasu tego remontu i ponownego podłączenia komputera mam jakieś problemy z takimi mikroprzecięciami i nie mogę na razie tego rozgryźć, bo ciężko tutaj coś rozgryźć, jeżeli coś się stało tak bez powodu. No nie wiem. Muszę jeszcze sprawdzić to na podstawie innych gier. Nie przejmujmy się teraz tymi pierdołami. Skupmy się na grze. Ale chyba jest sypie cała ta drużyna. Fucking terrified. O, fajnie. Coś wulgarnego powiedziały dziewczęta. Słodko to zabrzmiało. Tak, Himiko jest to zamieszana na pewno. Znajdź drogę do bazy Solarii. 27% gry, widzicie jak to skoczyło nagle. Troszkę poszło do przodu. Okej, spójrzmy na to. Myślę też, że tutaj te chrupnięcia są spowodowane tym, że ta gra jednak ma pewne wymagania, nie ma co się tutaj łudzić. I ja tutaj mając ustawione wszystko na chyba najwyższe możliwe poziomy, troszeczkę nie ułatwiam tutaj jakby... Nie ułatwiam sobie tutaj ani mojemu komputerowi jakby pracy. Ale niech się pomęczy biedak, może się nie zapali. Zrobił się checkpoint, mamy obóz. Mam 3 punkty umiejętności, więc sprzęt. Może zerknę w ten sprzęt.
ale tutaj chyba nie mogę nic zrobić specjalnie jakoś. Mogę, nie mogę, tu mogę kupić te rzeczy, ale heca chciałem powiedzieć. Chyba dzisiaj się nie mówi już heca. Co to jest? Fajne. Naprawdę mi się to podoba. Łuk mi się w ogóle tutaj podoba. Kupimy sobie to. Fajne, fajne. Pierwsze co zerknąłem i mi się to podoba. 860 mam tych chyba punkcików. Co tutaj jest? Ależ to jest fajne. Mogę zmienić sobie ten sztucerek swój, ale mi się podoba bardzo ten tutaj shotgun, któremu mogę kupić na przykład no, z dupy. O, prędkość wylotowa i obrażenia, to jest co? Szlifowany zamek. Zajebiste rzeczy. Zajebiste rzeczy. Ale jeszcze sobie może tutaj zerknę. No dobra, kończyły mi się często naboje, więc sobie tutaj to wydam. I teraz jeszcze tutaj te 3 punkty umiejętności, no to coś na coś trzeba wydać, bo walka i ulepszenia. Tak. Jeszcze 3 umiejętności muszę wydać, żeby było dobrze. Czyli ten, przetrwanie. Mam tak, tu są rzeczy, których chyba nie mogę. Tak, tego nie mogę. Muszę wydać na pierwszy poziom. Mogę opanować wyszukiwanie naboi. Kolekcjoner. Dobra, okej, okay, surowce niechaj będą. Dobrze, i teraz tak, umiejętności. Co w tych umiejętnościach jest ciekawego? To mam pewny strzał, max amunicji mam, a tutaj nie mogę tego wydać, więc skoro nie mogę tego wydać, to tutaj może. Ale ja nie chcę uprawiać żadnych zwierząt. Kurczę, to wszystko z tymi zwierzętami to obrzydliwe jest. To już słuchajcie, wezmę sobie ten oślepianie wrogów piachem. Już trudno, niechaj będzie. Okej. Okay. I na razie ten jeden punkt zostawimy, mimo że tam mi się odblokowało chyba drugi poziom już, ale na razie. Na razie później to zrobimy. Znajdź drogę do bazy. Chyba tędy, prawda? Co tutaj? Już jest jakiś tutaj rozjazd? O, już tutaj można znajdować różne drogi. Więc ja sobie tutaj postrzelam z łuku. Nie, to nie jest łuk, to jest łuk. Bam! Jedziemy. Kurwa, mać tutaj dziewucha, masz to wiązać. Nie rób scen, przecież tu trzeba. No, powinna to wcześniej zrobić. Coś jakaś taka niedomotana jest troszeczkę. Ja też już tak szczerze mówiąc, troszeczkę jestem zmęczony, bo parę tych filmów sobie tutaj hurtowo nagrywam. I zaczynam odczuwać tego skutki. O, w mordę, mocna rzecz, co mocna rzecz. O, w mordę, ale ja spoko, że kogoś słyszę. Aczkolwiek nikogo nie widzę. No przełaź dalej, no. O kurde, to było daleko, fuck. Ale wtopka. Kurwa mać. Aż mi się to od razu na usta. Brzydki wyraz. Myślałem, że tam jest po prostu krok, a tam było bardzo, bardzo daleko. Nie żyjesz, stary. Bam. Bam. A nie marnujcie moich strzałów. No, wystawowe. No, kto mnie tutaj raczył podpalić, bo wyciągnę spluwę jakąś. A, się cackają. A ja się z nimi też cackam. Dobra, ten zginął, jeszcze jeden. Wystawowe. Czym tu się robiło te uniki? Którym klawiszem się robiło uniki? Dobra, odpalajmy. Powinienem go. Na boga, którym się tu robi te uniki? Nie jestem sobie w stanie tego przypomnieć, ale lecę do niego. Idę do ciebie, kolego. Patrzcie, tak to się robi, kurczę. Dobiję go. No dobra, kawałek drogi jest, ale przynajmniej idę w dobrym kierunku. Strasznie tam wdupiłem tym spadnięciem, bo pewnie jakieś tam
Znaleziska mi przepadły niestety. Okej. Jesteśmy dalej. Teraz coraz częściej trzeba się posługiwać tymi linami. Jep. I wiążemy. I spadamy. Piękne widoki. Tutaj możemy sobie podziwiać podczas tych podniebnych ewolucji. Co ona tam palcem pokazała? Tak coś jakbyś nagle zamachała. Maxa mamy. Ja mam Maxa, ale nie mam teraz pomysłu co zrobić. To jest... Dobra, już wiem co zrobić. Tutaj trzeba użyć siły mojego shotgunu. Wspaniała broń. O, skurkują dziewuchę tam. Bardzo mi się podoba drewno na tej kolbie. Mógłbym taką szapeczkę mieć w mieszkaniu, myślę. Nie byłoby źle. Oh my god, zostawcie ją, nie gwałćcie. No nic nie zrobisz, dziewczyna, nic nie zrobisz. W ciemnej dupie jesteśmy. Ale się miota. Ale dziś się wymiotała, na jakiś tutaj kierunek mi pokazała chyba. Przyjaciółka w potrzebie, zejdź do bazy Solarii. Zobaczmy, tam jest ta baza gdzieś. Nie jest daleko, przynajmniej to miejsce, które mam się udać. Hop! I do bazy. Wio do bazy. Tutaj są takie jakieś paczuszki z surowcami, z innymi rzeczami, które sobie teraz zbieram. Ale nie, Maxa mam, to widać, nie są jakieś surowce. Nie odpalaj teraz zapałki. Hop! I zjeżdżasz sobie na tym. I jesteśmy piękne. Tak to się właśnie robi. A żeby wszyscy cię usłyszeli. A nie, oni mnie jeszcze... Czekajcie, czy ja im tutaj mogę... czy ja im... zauważyli mnie. Ja tutaj sobie rozpatruję całą sytuację. A masz w dupsko. Żyjesz, nie żyjesz. No tak, teraz sobie poładujemy trochę. Dobra, spokój. Dałem dupy, bo myślę, że to był jakiś patent, coś strzelić. Mi się wydawało, że mogłem strzelić jakąś cysternę. 1/3 strzelby już za mną. Ale suma summarum, załatwiłem skurczybyków. Tędy? Nie pokazuje ta droga, żeby to był dobry kierunek. Górą mi wezmę. Zmyłka totalna, patrzcie. Wydymańcy myślą, że ja jestem na dole, a ja jestem tutaj. Tak, że ja teraz jestem też w dupie. Nie z pistoletu. A strasznie z... Skąd on się tutaj wziął? Ale go odepchnąłem fajowo. Co ja z tym pistoletem mam normalnie? Skacz stąd. Czemu ja cały czas z pistoletem zamiast jakąś porządną maszynę? Bam! To jest porządna maszyna. Wow. Musiało boleć, skurwiele. Kto tu strzela? No skąd to strzelają? A, sądzisz. No i co? Wydymańcy? Jakoś troszkę osłabła ta broń. Stwierdzam to z bólem, bo w pewnym momencie miałem wrażenie, że ona zabiłaby nawet, nie wiem, cokolwiek by nas w drodze nie spotkał, ale no nie jest aż tak pięknie, ale i tak nie jest źle. Idziemy dalej. Jak to tam wygląda dalej? Mam iść? Dobra, to idziemy dalej. Dobra, jak sobie powiem, że ma być krótszy odcinek, to już tak widzę, że 20 minut, ja nic nie zrobiłem. Także... Ej, nie tak, chciałem górą iść. Nie daj się, co to jest? Coś ona tutaj zrobi magicznego. Spuści te beczki, cwaniara. Sprytna dziewczyna. A ja sobie pójdę górą. Wiecie, nie wiem jaki to ma sens ciągle. I co te beczki tam robią, ale było zabawnie. No i dobra. I co te beczki tutaj za przeproszeniem zrobiły dobrego?
Ale mi wielkie, mi halo, podziało się. No dobra, to nie było specjalnie udane pomysłowe z tymi beczkami, ale... Ale było. Muszę jakoś przejść. To śmiało. W takich sytuacjach warto ten instynkt może użyć czasem, ale... No... Niestety nie jest zbyt pomocny tym razem. Hej... Nie obędzie się tutaj bez jakiegoś pomyślunku, widzę. Na górze jest samolot. Spróbujmy coś tam... Coś tutaj znalazłem. Także już było warto. Czy ta ściana to służy do wspinaczki? Nie wiem. Ale nie, bo by diabła w nią. Nie chcę czekamy tutaj się posłużyć. Byłoby fajnie dostać się na górę tam, ale no nie mam tam absolutnie na razie pomysłu, jak to zrobić. No na pewno nie tak. Zobaczymy, co się stanie, jak wejdę do tej wody, prawda? No, nie jest specjalnie głęboko. Dobra, niepotrzebnie taki wydygany byłem, jak jasny skurczybyk. To jest sen... dobra, nagle zrobiło się głębiej. Ale nie jest tragicznie ciągle. Nie daj się, nie daj się, nie daj się. Dajesz, dajesz, dajesz radę. Jak spływ kajakowy. Tak się to przeważnie kończy w tej grze. Dosyć boleśnie. Jak zwykle na tyłku. Urodziwy tyłek, ale strasznie wyobijany będzie po tej grze. Ja nie mogę. Wow. No nic, bywa. Bez głowy też się da żyć. Jeździec bez głowy taki to był. No, od początku będę musiał to pewnie powtórzyć, bo jakżeby inaczej. Nadziałem się tam po prostu strasznie na coś. Tego wcześniej nie było. Trochę tutaj przypadek decyduje, bo ja nic nie widzę. O, dobra, może strzelać trzeba po prostu. Na to, na skrzydło! No, do fucka pana, drugi raz na to samo? Ja nie mogę. Jak ja takiego czegoś nie lubię? A byłem już tak blisko, witałem się z gąską. Już byłem uchachany. Zirytowało mnie to. O nie, teraz szybciej, także to zawsze się to kończy tak samo. Zawsze się to kończy w ten sam sposób. No dobra. Tym razem to było podejście numer 3, więc do 3 razy sztuka nie bardzo zadziałało, ale nie, tędy nie. Dobra. Tu już pamiętam tą trasę, ale... Ach, dobra, poszedłem troszkę dalej, poszedłem bez sensu wyrażenia, ale... Ale grunt, że żyje, ale fajny widok. Oho. Japoński samolot. Skąd ona ma spadochron? Skąd to się wzięło? Co to jest? B, to wiem co to jest, ale skąd ona wzięła spadochron, słuchajcie? Ja nie mogę. No masakra. Ależ ci ludzie, którzy robili tą grę, byli pomysłowi, żeby zabić Larę na 100 milionów sposobów. Pomysłowe, co nie? Słuchajcie, to było naprawdę pomysłowe. Nie wiem skąd mam spadochron, nie przyuważyłem kiedy go drwałem, ale niezwykle pomysłowe cała ta sprawa z tym lotem na tym spadochronie jest. Dobra, i lecimy. Wiecie, będzie powtarzanie tutaj jak zwykle, bo w swoim stylu muszę się tu wyłożyć parę razy. Zwłaszcza, że ta droga jest tak bardzo średnia, a dobrze widoczna tutaj. Ale jaja. Ale to już tak musiało być. To nie poskutkuje jakąś śmiercią chyba. Oho, nabolało. Ale faktycznie tak gdzieś wyczytałem, tak było mówione, nie cackają się tutaj z bohaterką. Wszystkie możliwe tortury jej zadają, wszystkie możliwe rodzaje śmierci też są pokazywane.
No tak, no to życie boli. Ale jasne, gdzieś dotarliśmy. Pod ten pałac, prawda? Tam, gdzie przechowują tą dziewczynę chyba. Zrobił się... Poszukaj apteczki. Poszukaj apteczki. A, jestem skłonny zakończyć ten odcinek, bo ostatnie odcinki były naprawdę długie. Ten odcinek będzie krótszy nie dlatego, że tak będzie lepiej stosownie, po prostu jestem naprawdę zmęczony już troszeczkę dzisiaj graniem i nagrywaniem i nie chciałbym, żeby jakość tego nagrania spadła do jakiegoś posząkiwania, kurwowania i wiecie, takich nieartykułowanych barbarzyńskich odgłosów zamiast normalnego komentarza, więc kończymy. Dobra. Hej, trzymajcie się. Życzę Wam miłego dnia i do następnych odcinków. Do usłyszenia. Hej, hej.